Szczecin, 27 maja 1971 roku. Pani Krystyna szykowała syna, aby odprowadzić go do swojej siostry. Kobiety mieszkały około 2 kilometrów od siebie, a trasę tę pokonywała pieszo. Tego dnia od rana padał deszcz, ale tuż przed wyjściem z domu niebo zaczęło się rozjaśniać, a zza chmur wyglądało słońce. Pani Krysia pracowała jako ekspedientka w jednym z osiedlowych sklepów. Syna odprowadzała wtedy, gdy miała drugą zmianę. Wówczas 8-letni Karol od godziny 12 do 18 przebywał w mieszkaniu swojej ciotki. Lubił tam chodzić, bo mógł pobawić się z kuzynem. Co prawda tamten był starszy o kilka lat, ale chłopcy zawsze potrafili znaleźć wspólny język. Tego dnia, choć rano się nie zapowiadało, to już po południu pogoda była iście wiosenna. Dlatego Karol wraz z kuzynem postanowili, oczywiście za zgodą ciotki, wyjść na podwórko przed blok. Tam zazwyczaj zbierały się grupy osiedlowych dzieci. Niektórzy bawili się na trzepaku, inni budowali zamki z piasku, a starsi chłopcy kopali piłkę na prowizorycznym boisku między budynkiem a garażami. Kuzyn Karola postanowił dołączyć do drużyny grającej w piłkę nożną. Odesłał 8-latka do piaskownicy, a gdy tamten będzie czegoś potrzebować, ma przyjść i poprosić. Pod żadnym pozorem nie oddalać się spod bloku. Minęły 2 godziny. 12-letni kuzyn, zgodnie z poleceniem mamy, miał wtedy wrócić do domu na obiad. Jednak gdy poszedł do piaskownicy, okazało się, że Karola nie ma. Inne dzieci, które również przebywały w tym miejscu, nie umiały określić, kiedy i w jakim kierunku chłopiec poszedł. Pewnym było to, że nie było go w pobliżu. Zaniepokojony 12-latek wraz z kilkoma innymi kolegami zaczęli szukać malca. Zaglądali do piwnic, za garaże, ale nigdzie go nie było. Przerażony sytuacją powiadomił mamę, a ta wkrótce dołączyła do poszukiwań. Niestety nie przyniosły one żadnego rezultatu. Chłopiec jakby zapadł się pod ziemię. Około godziny 18:15 pani Krystyna, wracając z pracy, wróciła po syna. Dowiedziała się wtedy, że od kilku godzin nikt nie wie, gdzie jest Karol. Jego matka omal nie zemdlała ze strachu. Była zdenerwowana i nie potrafiła zrozumieć, jak jej siostra mogła zachować się w tak nieodpowiedzialny sposób, aby wypuścić dziecko na dwór i nie kontrolować tego, co robi. Zwłaszcza, że miała pod opieką nie swoje dziecko. Pani Krystyna od razu powiadomiła milicję o zaginięciu. Do akcji poszukiwawczej włączyli się funkcjonariusze, którzy zaczęli przeszukiwać całe osiedle wraz z wszystkimi możliwymi drogami odejścia. Niestety, chwilę później ktoś powiadomił o zwłokach 8-latka leżących w rowie przy drodze prowadzącej do lasu. Ciało Karola znajdowało się zaledwie 900 metrów od piaskownicy, w której się bawił. Był to teren rzadko uczęszczany, praktycznie droga gruntowa prowadziła do lasu i kończyła się na dzikiej polanie. Karol był rozebrany od pasa w dół. Nawet niedoświadczony śledczy mógł z łatwością stwierdzić, że sprawca działał na tle seksualnym. Przed śledczymi było trudne zadanie. Należało odnaleźć sprawcę, ale na miejscu nie ujawniono prawie żadnych śladów. Jeden niewyraźny odcisk protektora buta w pobliżu i nic poza tym. Ślad genetyczny w tamtym czasie na niewiele się zdał, a w dodatku nie było żadnych świadków zdarzenia. Milicjanci chodzili od mieszkania do mieszkania, przesłuchiwali dziesiątki osób, ale nikt niczego nie widział. To było zaskakujące. Na dworze było jasno, ludzie chodzili po ulicach, a Karol przebywał wśród innych dzieci. Jak to możliwe, że zniknął niezauważony przez nikogo? Na osiedlu wybuchła panika.
czy sprawcą jest któryś z mieszkańców. Czy chłopiec został porwany z placu zabaw i teraz każde inne dziecko jest narażone na niebezpieczeństwo? Pytania się mnożyły, a społeczeństwo tworzyło coraz to mroczniejsze hipotezy. Sekcja zwłok potwierdziła motyw zbrodni. Z tym, że nie była to jedyna makabryczna informacja podana do wiadomości publicznej. Chłopiec zginął bowiem od czterech ran zadanych prawdopodobnie nożem w okolice serca. Stało się to tuż po tym, jak sprawca dopuścił się gwałtu. Niestety milicja nie wpadła na trop mordercy, a sprawę niebawem umorzono. Poznań, 14 grudnia 1975 roku. 17-letni Andrzej kręci się bez celu po dworcu głównym. Jego pociąg przyjechał kilkanaście minut wcześniej, a on sam nie wiedział, gdzie się podziać. Do dzisiejszej stolicy Wielkopolski przyjechał z oddalonej o około 80 km wioski. Tam nie miał żadnych perspektyw na życie. Nie potrafił poznać żadnej kobiety, nie miał też pracy. Mieszkanie w domu rodziców i praca na roli w zamian za pokój i obiad nie było jego marzeniem. Dlatego postanowił wyjechać do dużego miasta i tam poszukać swojej drogi. Umówił się z rodzicami, że gdy dojedzie do Poznania i znajdzie jakieś lokum do spania, od razu powiadomi bliskich. Niestety Andrzej tego ani kolejnego dnia nie dał znaków życia. Kilka dni później rodzice zaczęli martwić się o syna. Starali się dowiedzieć, czy w ogóle dotarł do miasta, ale nie wiedzieli, gdzie pytać. Dlatego zgłosili jego zaginięcie. Tego samego dnia otrzymali wstrząsającą informację. Na obrzeżach miasta, na terenie jednej z budów domów jednorodzinnych, 15 grudnia pracownicy odkryli ciało młodego mężczyzny. Przyczyną śmierci, jak podejrzewali, był uraz głowy. Mężczyzna był rozebrany od pasa w dół, a sprawca przed śmiercią wykorzystał go seksualnie. Milicja wszczęła śledztwo, ale sytuacja nie wyglądała dobrze. Na terenie, na którym doszło do morderstwa, nikt nie mieszkał. Nie było żadnego dozorcy, a w latach 70. monitoring nie był czymś oczywistym. Brak jakichkolwiek śladów identyfikujących sprawcę utrudniało śledztwo. Milicjanci pionu kryminalnego nie dysponowali żadnym portretem pamięciowym. W dodatku nie było żadnych śladów świadczących o tym, że sprawca przywiózł ofiarę na miejsce samochodem. Założono, że mordercą jest ktoś, kto pracuje na tym terenie. Żaden postronny człowiek nie miałby po co tam pójść. Kilka rozkopanych placów i domów w stanie surowym, bez ogrzewania, drzwi i okien. Sekcja zwłok potwierdziła motyw, a patolog wyjaśnił, że przyczyną zgonu było uszkodzenie mózgu poprzez uderzenie ofiary ciężkim przedmiotem w głowę. Niestety nie udało się wtedy ustalić, jaki mógł być to przedmiot. Sprawa szybko została zapomniana, a prokurator umorzył śledztwo. Plewiska niedaleko Poznania, 5 grudnia 1983 roku. 13-letni Patryk wraca do domu ze szkoły. Na ogół wybierał dłuższą drogę, aby zajść do sklepu, w którym pracowała jego mama, i z nią godzinę później wrócić. Ale tego dnia nawet o tym nie myślał. Z nieba sypał śnieg, a odczuwalnej temperatury nie powstydziłby się nawet rodowity mieszkaniec Syberii. Chłopak założył plecak na plecy, zapiął kurtkę pod samą szyję, zaciągnął kaptur na głowę i ruszył szybkim krokiem najkrótszą drogą do domu. Skrótem przez las musiał pokonać dystans dokładnie 2 kilometry. Prawie 3/4 drogi biegło przez las, ale zaraz za nim widać już było dach gospodarstwa, w którym mieszkał wraz z rodzicami. Chłopak, przebijając się przez zaspy śniegu, pokonał najtrudniejszy fragment drogi.
i gdy wyszedł już z leśnej ścieżki i widział w oddali swój dom, nagle dostrzegł coś dziwnego. Kilka metrów od drogi leżał jakiś karton. Chłopak zwolnił i zastanawiał się, kto i po co go tu zostawił. Musiało to być stosunkowo niedawno, bo śnieg nie zdążył jeszcze wszystkiego przykryć. Ciekawość wygrała z zimnem, jaki mu towarzyszył. Podszedł bliżej i zdębiał z przerażenia. Z oddali nie widział, że oprócz kartonowego pudła znajdują się tam również dwie ludzkie nogi. Przestraszony chłopak pobiegł do domu, wszedł do swojego pokoju i zalany łzami czekał na powrót matki. Ta zjawiła się około godzinę później. Tylko przekroczyła próg mieszkania, a Patryk wybiegł jak strzała ze swojego pokoju i niemalże zanosząc się płaczem, wskazał matce miejsce, gdzie znalazł ludzkie szczątki. Kobieta początkowo nie rozumiała, o co chodzi. Dopiero po tym, jak chłopak nieco się uspokoił, zrozumiała, co się stało. W pierwszej kolejności pomyślała, że coś mu się przewidziało. Może ktoś wyrzucił jakąś lalkę lub kukłę albo protezę, a syn odebrał to jako ludzkie kończyny. Mama Patryka postanowiła więc sprawdzić sama, co tak naprawdę widział jej syn. Zapięła ponownie płaszcz i poszła we wskazanym przez niego kierunku. Faktycznie dostrzegła z oddali karton. Podeszła bliżej i okazało się, że Patryk miał rację. Obok kartonu leżały odrąbane dwie ludzkie nogi. Przestraszona podeszła bliżej i uchyliła karton. Na kilka sekund świat jej zawirował. Broniąc się przed omdleniem, wycofała się, aby złapać świeżego powietrza. Następnie odwróciła się i pobiegła do domu. Gdy do niego weszła, nie potrafiła wydusić z siebie ani jednego słowa. Dopiero po kilku minutach złapała za słuchawkę telefonu, aby zadzwonić na milicję. Pół godziny później grupa śledczych odizolowała miejsce ujawnienia zwłok. Technik kryminalistyki sfotografował obie kończyny i karton. Po chwili otworzył wieko, a jego oczom ukazała się głowa oraz dwie ręce. Zapadła decyzja, aby dokładnie przeszukać cały teren. Być może w pobliżu znajduje się brakujące tułowie. Niestety kilkugodzinna akcja nie przyniosła żadnych rezultatów. Szybko okazało się jednak, że ofiara to zaginiony przed dwoma dniami Mirosław. Chłopak miał 21 lat. Zatrudniony był w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji. O jego zaginięciu poinformowała rodzina, kiedy chłopak nie stawił się w pracy oraz nie wrócił do domu. Nikt jednak nie zakładał najgorszego. Od jakiegoś czasu Mirek powtarzał, że kolega załatwia mu pracę w Danii i niebawem wyjeżdża z kraju. Miał zapłacić za to już 23 tysiące złotych. Milicjanci postanowili odtworzyć ostatnie dni życia mężczyzny. Według ich ustaleń chłopak przestał się odzywać do bliskich 2 maja. 4 i 5 dnia nie stawił się do pracy oraz nie było go w domu. Sąsiedzi zeznali, że gdy wychodził z domu ostatni raz, miał ze sobą dużą podróżną torbę, jakby gdzieś wyjeżdżał. To mógł być jakiś punkt zaczepienia. Należało ustalić, kto był tym tajemniczym człowiekiem, który oferował pracę za granicą i pobrał opłatę. Według znajomych z pracy w ostatnim czasie Mirosław znacznie zbliżył się do 53-letniego Kazimierza. Obaj spędzali ze sobą mnóstwo czasu i to Kazik miał załatwiać pracę w Danii. Choć obaj starali się utrzymać w tajemnicy swój wyjazd, to w tak hermetycznym środowisku jak zakład pracy, każda plotka staje się newsem, a każda tajemnica plotką. Tak było i teraz. Kiedyś w nerwach Mirek rzucił do kogoś, że ma dość i niebawem wyjeżdża.
Ktoś przekazał to dalej i od słowa do słowa ludzie zaczęli rozmawiać między sobą. Milicja dotarła również do Kazimierza. Kazimierz Polus urodził się w 1929 roku w Poznaniu. Swoją edukację zakończył na 7 klasie podstawówki. Nie posiadał żadnego wyuczonego zawodu, a jego głównym źródłem utrzymania były liczne kradzieże. W 1950 roku poślubił kobietę, ale ich małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Żona wniosła o rozwód, ponieważ podejrzewała małżonka o niewierność i, jak stwierdziła, dziwne zachowania o podtekście seksualnym. 2 lata po rozwodzie Kazimierz Polus po raz pierwszy trafił do więzienia. W 1953 roku napadł i wykorzystał przypadkowego mężczyznę. Szybko został rozpoznany i schwytany, a sąd wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Kazimierz wolność odzyskał po 7 latach, jednak niczego go to nie nauczyło. W roku 1961 ponownie dopuścił się czynów lubieżnych i znów trafił do celi, gdzie miał spędzić kolejnych 10 lat. Tym razem wyrok odsiedział w całości. Milicjanci postanowili przesłuchać Polusa. Jeżeli ktoś mógł wiedzieć coś w sprawie, to tylko on. Przecież był najbliższym przyjacielem zamordowanego Mirosława. Ale im więcej śledczy odkrywali faktów z życia Polusa, tym większą nabierali pewność, że to on może stać za morderstwem kolegi. W końcu 5 maja 1983 roku prokuratura zdecydowała o wydaniu nakazu aresztowania podejrzanego. Niedługo później został zatrzymany we własnym mieszkaniu i przewieziony do siedziby prokuratury w Poznaniu. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zamordowania kolegi. Kazimierz przyznał, że Mirek dał mu gotówkę w kwocie 23 tysięcy złotych. Pieniądze te otrzymał w zamian za zorganizowanie wyjazdu za granicę, gdzie obaj mieli podjąć pracę. Z tym, że takiego wyjazdu podejrzany w ogóle nie organizował. Obaj umówili się, że na początku stycznia opuszczą granicę Polski. Miało to być 2 maja 1983 roku. Tego dnia Mirosław przyszedł do mieszkania 53-latka. Miał przy sobie dużą torbę podróżną. Był przekonany, że niebawem będzie w nowej pracy, a przyjaciel wszystko już zorganizował. Ale pracujący wówczas jako dozorca Kazimierz Polus wyjaśnił, że najpierw musi posprzątać klatkę schodową kamienicy, a później wyruszą w drogę. Mirek pomógł w obowiązkach, a następnie udali się do mieszkania 53-latka. W mieszkaniu Polusa Marek postanowił się odświeżyć. Rozebrał się i poszedł do łazienki. Widząc rozebranego kolegę, gospodarz poczuł podniecenie. Zaproponował zbliżenie, ale Mirosław stanowczo odmówił. Wtedy ten drugi złapał za siekierę i kilkukrotnie uderzył go w głowę. Mężczyzna stracił przytomność, a sprawca postanowił rozczłonkować ciało. Rozebrane szczątki włożył do kartonowego pudełka i wyniósł do lasu. Tam wyciągnął z niego nogi, bo liczył na to, że przyciągnął dziką zwierzynę, która skutecznie rozprawi się z dowodami zbrodni. Tułów, który nie mieścił się w kartonie, wyrzucił w lesie niedaleko Lubonia. Po wszystkim spalił ubrania denata, a jego rzeczy osobiste oddał na przechowanie sąsiadce. Dla wielu osób przyznanie się do winy było szokiem. Ludzie kojarzyli go jako dziwaka, ale nie groźnego. Zawsze był uczynny dla mieszkańców kamienicy, w której mieszkał. Nigdy nie nadużywał alkoholu, nie awanturował się. Dla otoczenia był miłym, grzecznym mężczyzną po 50. Nie każdy od razu uwierzył, że był też bezwzględnym mordercą i to seryjnym. Gdy prokurator sporządził dokumentację,
Kazimierz Polus przemówił ponownie. Przyznał, że w 1971 roku wyjechał do Szczecina. Tam zatrudnił się na stanowisku w zakładach celulozowo-papierniczych. Tam też dopuścił się okrutnej zbrodni na 8-letnim chłopcu. Zaraz po tej zbrodni wyjechał z Poznania. 14 grudnia 1975 roku na dworcu kolejowym spotkał młodego chłopaka. Wydawał się zagubiony, kręcił się bez celu po poczekalni. Wtedy Kazimierz podszedł do niego i zapytał, czy czegoś potrzebuje. 17-latek przyznał, że dopiero przyjechał do Poznania i szuka pracy oraz noclegu. Polus odparł, że ma kolegę, który buduje dom i szuka pracowników. Może też zorganizować kwaterę. 17-latek uwierzył i obaj ruszyli w stronę terenu budów na obrzeżach miasta. Sprawca doskonale znał ten teren i wiedział, że nikogo tam nie zastanie. Na miejscu zaproponował kontakt fizyczny, ale 17-latek ani myślał oddawać się drugiemu mężczyźnie. Wtedy Polus uderzył go w głowę metalowym kątownikiem, a następnie wykorzystał martwego już mężczyznę. Prokurator potrzebował 12 miesięcy, aby skierować akt oskarżenia do sądu. Napisał w nim, że pomimo współpracy oskarżonego i faktu, że wskazał miejsce ukrycia tułowia ostatniej ofiary, to i tak zasługuje na karę eliminacji ze społeczeństwa. Według prokuratora kara śmierci była uzasadniona, bo czas na resocjalizację już był i nie przyniósł żadnych postępów. Kazimierz Polus bronił się przed zarzutami niepoczytalnością. Uważał, że jest chory psychicznie i musi zostać poddany leczeniu w szpitalu, a nie trafić do więzienia. Sąd jednak nie słuchał tych argumentów. Potrójne morderstwo nie mogło zostać zbagatelizowane, a społeczeństwo musiało dostać jasny sygnał, że takie czyny muszą wiązać się z najsurowszą karą. 13 kwietnia 1984 roku sędzia wydał wyrok. Kazimierz Polus został skazany na śmierć przez powieszenie, a także został pozbawiony praw publicznych na zawsze. Rzecz jasna, skazany odwołał się od wyroku, ale sądy kolejnych instancji podtrzymywały go w mocy. 53-latek liczył jeszcze na akt łaski, ale Rada Państwa zdecydowała się z niego nie skorzystać. Rok później, 15 marca 1985 roku, w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej przeprowadzono egzekucję. Była to jedna z ostatnich kar śmierci wykonanych w Poznaniu. Po Kazimierzu Polusie kat zakończył żywot Edmunda Kolanowskiego, Mariusza Radomskiego w 1985 roku i Krzysztofa K. w następnym roku. Tak kończy się historia miłego dozorcy, który zamordował 3 niewinne osoby. Mam nadzieję, że warto było przypomnieć sobie tę historię, a ja teraz już zapraszam Was na kolejne odcinki w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.